Słyszałam. Nieważne jaką mam minę, ja nie jestem zła ani na was, ani na nikogo, żeby nie było. Nie było, tak nie jest i nie będzie. O, ale jak ja będę miał złą, to jestem zły, nie? Tak. Dobrze, że się rozumiemy. Rebel Girls z Wielkopolski to młode dziewczyny, a trenerem jest również młody chłopak, Kamil. To było pewne, że z tego musiało się zrodzić uczucie nie tylko do piłki. Podchodzimy do karnego. Byle jakiej kolejności, tylko Marietko ostatnio będzie strzelać, dobra? Dlaczego? No przez to, że jesteśmy razem, to co, ja będę teraz najgorsza? A ja ci powiedziałem, że jesteś najgorsza, tylko strzelasz ostatnio. Pokażę dziewczynom, jak się strzela. Marietta, pomocniczka, strzałą Amora jak piłką w okienko trafiła w serce Kamila. Tylko czy to pomaga w drużynie? To jest gdzieś tam trudne, bo ciężko gdzieś tam rozdzielić grę między gdzieś tam emocjami, które mają między sobą. Tym razem on jest naszym trenerem, to nie ma jakiegoś większego wpływu w sumie na nas, nie? Tak. No, na grę nie ma, ale między nimi pewnie gdzieś tam, wiesz, jak jakieś frustracje może się w domu pojawi, to często może... I na pewno tam... też więcej oszukuje od niej. Tak, tak. Brawo! Ostatnia? No. 10 razy w koło pijeczki. Dlaczego? Nie, ja tak jak dziewczyny, ja jestem jedna z dziewczyn. Za karę? No jesteś jedną z lepszych, musisz pokazać. No nie, no jakby wszystkie dziewczyny robiły, no to ja też. Co, czyli jesteś najsłabsza? Mam taką samą koszulkę jak dziewczyny, to samo, nie? Halo, bądźcie za mną. Tak, no ale byłaś kapitanem w niektórych spotkaniach, więc pokaż tam. Tak, z rączką, tak jest. Liczymy. Raz, macie woreczek dla nich? Dwa. Osiem. 9. No było już. 8. Pobiegnę jedno więcej. Zrobię 11, więcej niż powinno. Dobra. Może i Marietta jest dziewczyną trenera, ale forów na boisku nie ma.